Czy jesteście gotowi na nową podróż? Malediwy. Na początku oprowadzę Was po Male. Następnie pojedziemy na piękną wakacyjną wyspę. Opowiem o tym, jak żeśmy się tam znaleźli i dodam trochę informacji organizacyjnych. Malediwy okazały się dostępne dzięki ofercie Wizz Air. To była podróż nie tylko z dziećmi, ale i z seniorkami. Do Male przylecieliśmy późnym wieczorem i zmuszeni byliśmy tam przenocować, gdyż jak się okazuje, łódki na wyspy są w określonych godzinach. O 10, potem po południu i tak naprawdę do wieczora już nic nie dopływa do wysp. Dzięki temu zrobiliśmy wieczorny spacer i poznaliśmy wyjątkowo zielone ulice miasta. Naszą uwagę przykuły wszechobecne doniczki i rośliny w tych donicach. Okazało się, że jest to tutejszy zwyczaj, że ludzie sadzą rośliny w donicach i stawiają je w swoim najbliższym otoczeniu. Stawiają je wszędzie, na ulicach, pod drzewami, przed blokiem, na balkonach, w malutkich ogródkach. Nie znalazłam skrawka trawy, a znalazłam pełno donic z fantastycznymi roślinami. Jak się okazuje, donicą może być wszystko. Stary kubeł albo kawałek karnistra. Nie ma to najmniejszego znaczenia w czym, byle rosło. Każdy mieszkaniec zaangażowany jest w to, by posadzić swoją perełkę, która przyniesie tlen. Jest to zwyczaj godny naśladowania, by angażować się i sadzić dookoła siebie rośliny, nie tylko w mieszkaniach, prywatnych ogrodach, ale również w tych strefach, z których wszyscy korzystamy. Przed blokiem, na trawnikach, byśmy tworzyli wspólne ogrody, by każdy miał swój wkład w tą wspólną przestrzeń. By robiło się zielono, a jakość powietrza się zmieniała na korzyść. Nie czekajmy, aż deweloperzy zrobią to za nas i zaprojektują zielone dachy, balkony czy okna. Twórzmy to sami. Zachęcam Was do tego serdecznie. Zobaczcie, można. Male, przepiękne miasto, zielone, pełne bardzo optymistycznych, fantastycznych ludzi z wielką pozytywną energią, życzliwych, przyjaznych turystów. Na bazarze można było znaleźć niepowtarzalne owoce, niepowtarzalne stoiska, niepowtarzalnych ludzi. To cudowne, że świat jest tak inny w każdym zakątku. Ilość jedzenia na Malediwach jest jednak ograniczona i ewidentnie brakuje mięsa, które zastępowane jest przez tuńczyki. W ogóle ograniczona jest ilość rzeczy na Malediwach. Trudno jest znaleźć taką pamiątkę, którą chciałoby się kupić, przywieźć po to, żeby mieć ją w domu. Nie znaleźliśmy nawet rzeźby, ani takiego handmade, które nawiązywałoby tylko i wyłącznie do tych wysp, do tego kraju. Byłaby wyjątkowa i niepowtarzalna. Muzeum Narodowe Malediwskie. Chleb z tuńczykami. Tutaj jest tuńczykowy secik, o. Male jest jedną z najmniejszych stolic na świecie, a jego powierzchnia wynosi niecałe 6 km kwadratowych. Malediwy są w większości krajem muzułmańskim. Nigdzie nie kupicie alkoholu i nie można go przywozić. Zamiast alkoholu czeka na Was 1000 kolorowych wysp, z których tylko około 200 jest zamieszkanych. W latach 70 alkohol dostępny jest jedynie w drogich kurortach i ewentualnie na łodziach.
70. turystyka była możliwa jedynie w tych drogich resortach. Polityka tego kraju była taka, że turyści mogą zepsuć tutejszą ludność i ich zwyczaje. W związku z tym na niezamieszkałych wyspach pobudowano bardzo drogie resorty, które miały oddzielić turystów od miejscowej ludności. Dopiero w latach 2000 rząd zgodził się, by miejscowa ludność mogła prowadzić również usługi turystyczne. Zaczęto budować małe przydomowe hotele i pokoje na wynajem, a zamieszkałe przez ludzi wyspy stały się dostępne dla turystów. Ceny tych hoteli są tańsze niż agroturystyka w Polsce. Dzięki temu każdy może je zwiedzić. Bardzo spodobała mi się organizacja lotniska. Prosto z lotniska można od razu wskoczyć na łódź i popłynąć na swoją ukochaną, wymarzoną wyspę. Naszą wyspą była wyspa Todo. Długo decydowałam, którą wyspę wybrać. Nie chciałam, by podróż łódką była zbyt długa i dokuczliwa dla seniorek. Z drugiej strony szukałam wyspy zielonej z piękną turkusową laguną, piaszczystym dnem. Todo ma zaledwie 2,5 kilometra długości, można ją przejść na piechotę parę godzin, robiąc przepiękny spacer wśród zielonych pól. Ma 1500 mieszkańców i jest wyspą uprawną, rolniczą. Ma dużo skupisk palm i owocowych upraw. Zachwyciło mnie również to, że znalazłam informację, iż na tej wyspie są dwie publiczne plaże, z czego jedna jest słoneczna, a druga zarośnięta drzewami. Okazało się to wspaniałą opcją dla nas i seniorek. Guest house, który zarezerwowałam, również znajdował się niedaleko zacienionej plaży. Todo Sunny Beach. Bardzo gorąco polecam. Za trzy pokoje z łazienką, tarasem na 6 osób zapłaciliśmy 3600 zł. To nie Były to wystarczy. nowe pokoje w świetnym standardzie, 3 gwiazdki. Wystarczające, by w nich przenocować, a resztę czasu spędzaliśmy w przepięknej przyrodzie na przepięknej wyspie. Lany poniedziałek to były nasze cudowne, wielkanocne święta. Na muzułmańskiej wyspie, wśród ludzi, którzy pomogli nam je zorganizować. W stolicy są bardzo drogie noclegi. Za trzy noclegi o bardzo podstawowym standardzie, gdzie jeden pokój nie miał nawet okna, zapłaciliśmy 1000 zł za 6 osób za jedną noc. Z samego rana w porcie czekała na nas łódź. Została ona dla nas zarezerwowana przez nasz guest house, z którym spokojnie można było się komunikować za pośrednictwem platformy Booking.com. Tam też nasz guesthouse został zarezerwowany i mieliśmy dzięki temu pewność, że nie zostaniemy na lodzie bez noclegów albo że cena zostanie zmieniona. Wiele sytuacji mieliśmy już podczas podróży, a Booking.com gwarantowała zawsze nasze bezpieczeństwo. Hotel wysłał po nas funkcjonalny i wygodny wózek golfowy. Thank you.
dostaliśmy wędek, a takie dziwne kołowrotki. A tak naprawdę chyba takie kołki. Naprawdę na początku trudno było uwierzyć, że my coś złapiemy. Ale załoga bardzo się postarała. Mieliśmy kupę emocji. Ja ciągnęłam rybę, której po prostu pomagały mi ciągnąć chyba ze 3 osoby i nie dało się wyciągnąć, bo w końcu urwała żyłkę. Do tego zachód słońca na Oceanie Indyjskim był tak niesamowicie piękny. Malediwy leci się na piękny relaks, na piękne plaże, spacery i po to, by zjednoczyć się z pięknem przyrody. Trochę szkoda, jak widzimy podmyte brzegi i ludzi próbujących zabezpieczyć wyspę przed nacierającą wodą z Oceanu Indyjskiego. No niestety, wody w Oceanie Indyjskim jest coraz więcej, a prognozowane jest, że wyspy czeka zagłada i ulegną zatopieniu. Na Malediwach bardziej niż gdzie indziej widać, jak ważne jest, byśmy uratowali ten świat. A jak to wyglądało organizacyjnie? Loty Wizz Air do Abu Zabi można kupić z Krakowa lub z Katowic. Następnie z Abu Zabi kupuje się lot do Male, również Wizz Airem. I najlepiej robić to na stronach Wizz Air. Wszystkie namiary na noclegi Wam podlinkuję. Chcesz, by YouTube wynagradzał moją pracę? Zasubskrybuj mój kanał. Jeżeli zdobędę odpowiednią ilość subskrybentów, będzie to możliwe. Z góry dziękuję również za łapkę w górę, jeżeli miło spędziłeś ze mną czas. Proszę, to ważne też, żebyś oglądał moje filmy do końca.